Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM. Witam serdecznie Państwa, witam również naszego gościa, burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Witam na obiektach Jarocin Sport. No właśnie, bo dzisiejsza audycja nagrywamy w plenerze właśnie na terenie Jarocin Sport, a ma to związek z planami rozbudowy tego obiektu. Jest już gotowa koncepcja. Tak, mamy gotową koncepcję na rozbudowę tego miejsca, w którym właśnie tutaj w tej chwili się znajdujemy. Rozbudowa planowana jest o przede wszystkim sztuczne lodowisko z naturalnym lodem o wymiarach 20 na 40 metrów wraz z kawiarnią, z której będzie można obserwować tych, którzy na łyżwach jeżdżą, wraz z wypożyczalnią łyżew, wraz z szatnią, z kilkoma salkami do squasha lub innych zajęć sportowych. Sale konferencyjne, które będą znajdowały się właśnie nad tymi obiektami, czyli nad kawiarnią, nad wypożyczalnią łyżew. Również planowana jest rozbudowa tutaj tej oto niecki basenu, o przede wszystkim basen rekreacyjny. W tej chwili jest to basen sportowy, pływacki, który jest bardzo mocno zniszczony, jak tutaj widać. Natomiast rozbudowa będzie o część rekreacyjną basenu, czyli będzie część pływacka z torami 25-metrowymi, skocznie do wody z pogłębioną wodą do około 4 metrów, no i wiele atrakcji typu gejzery, jacuzzi, bąbelki, które będą mieściły się właśnie w tej nitce, która jest planowana do wykonania ze stali nierdzewnej. Również w koncepcji rozbudowy przewidzieliśmy wykorzystanie ciepła, które będzie ze słońca padało na teren wokół basenu. To ciepło będzie zbierane za pomocą wężownicy i przekazywane do wody w basenie, co podwyższy nam o kilka stopni temperaturę wody w basenie, a to przede wszystkim nam wydłuży sezon i temperaturę wody o, myślę, że miesiąc czy półtora. To dawałoby nam możliwość korzystania z tego basenu nie przez półtora miesiąca, a przez 3 miesiące, czyli praktycznie przez całe wakacje. Również tutaj w tym obiekcie nowym planowana jest rozbudowa basenu o basen do nauki pływania z sauną i z jacuzzi, tak aby do południa można wykorzystywać ten basen do nauki pływania, jak wspomniałem, a po południu mógłby służyć jako wypożyczanie małego basenu z jacuzzi i sauną na prywatne zapotrzebowania mieszkańców z terenu naszej gminy, naszego powiatu. Panie burmistrzu, jest gotowa koncepcja. Kiedy rozpoczną się konkretne prace zmierzające do tego, żeby zrealizować ten plan? Prace mogą rozpocząć się po przetargu, który chcielibyśmy jak najszybciej ogłosić. Mamy w tej chwili koncepcję, jak wspomniałem, i chcielibyśmy ogłosić, aby przyspieszyć budowę, przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie. Myślę, że w miesiącu kwietniu uda się ten przetarg ogłosić, a po czym przystąpić do realizacji zadania. Tak jak wspomniałem, w pierwszej kolejności chcielibyśmy, aby jak najszybciej powstało lodowisko. A jeśli chodzi o szacunki tego projektu, szacunki kosztów tego projektu? W tej chwili szacujemy to na około 20 do 25 milionów całość, natomiast jest możliwość też etapowania i niewykluczone, że podzielimy te zadania na dwa etapy. Pierwsze to jest właśnie lodowisko, następnie pozostała część związana z basenem odkrytym. Plany związane z obiektami tutaj Jarocin Sport to nie jedyne zmiany, jakie są przewidywane, tak? Są też zmiany personalne? Tak, od 1 kwietnia nastąpi zmiana prezesa w spółce Jarocin Sport, na terenie której w tej chwili się znajdujemy. Prezesem, decyzją Rady Nadzorczej został prezes wcześniejszy Jarocin Sport, a mianowicie Marcin Jantas.
i od 1 kwietnia będzie pełnił funkcję prezesa Jarocin Sport. Myślę, że to też spowoduje dynamiczne przystąpienie do realizacji tych planów związanych z rozbudową obiektów Jarocin Sport. Jakie powody zmiany? Tak jak wspomniałem, potrzebujemy silnego przyspieszenia. Pracujemy nad tym tematem już 2 lata i czas jakby na rozważania, dywagacje się skończył. Czas przystąpić do pracy i myślę, że Marcin spowoduje przyspieszenie projektów realizacyjnych. A co z dotychczasowym szefem Jarocin Sport? Dotychczasowemu prezesowi zaproponowałem stanowisko prezesa w Jarocińskich Liniach Autobusowych, dlatego że w tej chwili mamy tam prezesa Macieja Zegara, który obejmie stanowisko prezesa Transpegazu. Natomiast mamy wakat w tym układzie na stanowisku prezesa JLA i jesteśmy właśnie na etapie rozmów z Przemysławem Musielakiem, czy byłby gotów objąć stanowisko prezesa JLA. Czyli zmiany personalne nie tylko w Centrum Jarocin Sport. Zmiany to nieodłączna rzecz, która jest pewna w biznesie i myślę, że no to spowoduje też pewne pozytywne zmiany, a mianowicie przyspieszenia robót tutaj na terenie obiektów Jarocin Sport. Tydzień temu w audycji Samorządowy Jarocin wspominał Pan o opieszałości zarządu województwa w odpowiedzi na pismo, jakie kierowali samorządowcy w sprawie ewentualnego uruchomienia dodatkowej instalacji w Pławcach. Czy jest odpowiedź, czy jest reakcja zarządu województwa? Tak, na związku międzygminnym samorządów skupionych wokół RIPOK-u w Witaszyczkach podjęliśmy uchwałę, aby do 17 marca spotkać się z zarządem województwa wielkopolskiego, dlatego że jest to sprawa bardzo poważna, którą podejmuje zarząd, a nie jeden z członków zarządu. Stąd presja wójtów, burmistrzów, porozumienia, aby spotkać się z zarządem i to maksymalnie krótkim terminie do 17 marca. I takie pismo z taką propozycją wysłaliśmy do zarządu województwa. Otrzymaliśmy odpowiedź dopiero 25 bodajże marca, czyli tydzień po tym terminie, w którym chcieliśmy się już spotkać. Dostaliśmy odpowiedź od członek zarządu, pani marszałek Wodzińskiej, że tak naprawdę to zarząd województwa nie widzi potrzeby spotkania się z 17 samorządowcami, którzy reprezentują interes 240 tysięcy mieszkańców w sprawie właśnie umieszczenia dodatkowego RIPOK-u w Pławcach, który może spowodować zwrot dotacji unijnej w wysokości około 85 milionów złotych, co oczywiście spowoduje bankructwo i likwidację spółki, a na pewno spowoduje podwyższenie opłaty śmieciowej ze względu na mniejszy strumień, jaki ZGO w Witaszyczkach będzie przerabiała przy umieszczeniu dodatkowej instalacji RIPOK w Pławcach. Odpowiedź zarządu województwa jest potwierdzeniem, że zarząd lekceważy po prostu mieszkańców południowej Wielkopolski i nie chce rozmawiać, nie ma zamiaru rozmawiać i rozwiązywać wspólnie tego problemu, tylko na siłę, w nieuzasadniony sposób chcą nam wcisnąć w tym rejonie dodatkową instalację w Pławcach, która spowoduje minimum to, co spowoduje, to pogorszenie parametrów przetwarzania odpadów, a co za tym idzie, wzrost cen podatku śmieciowego dla 240 tysięcy mieszkańców. Planują Państwo jakieś inne działania, jakieś inne kroki wobec zarządu? Tak, planujemy ponowne spotkanie i dyskusję między samorządowcami, co w tym przypadku zrobić. Ja myślę, że tutaj no nie pozostanie nam nic innego, jak zrobić to, co zrobiliśmy w przypadku instalacji w Pławcach, a mianowicie złożenie doniesienia do
prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd województwa wielkopolskiego za działanie na szkodę 240 tysięcy mieszkańców naszego województwa. Ale wcześniej planowane jest jakieś spotkanie, tak? Wcześniej planowane jest spotkanie z samorządowcami, aby wspólnie przedyskutować to właśnie stanowisko. Nie chcieliśmy tego robić przed rozmową czy przed dyskusją z zarządem województwa, ale zarząd województwa nie ma zamiaru z nami na ten temat rozmawiać. Kiedy planowane jest takie spotkanie? Ja myślę, że w przyszłym tygodniu, ewentualnie w możliwie najbliższym czasie, który będzie możliwe zorganizowanie tego spotkania. Nie udało się spotkać z zarządem województwa wielkopolskiego, ale jest odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu, jakiej nie chce udzielać powiat jarociński, tak? Tak, powiat jarociński, Rada Powiatu, większością partii PO, PSL, SLD i PiS uchwaliło, że zabierze pieniądze, te, które kluby sportowe dostały z Ministerstwa Edukacji, a które są przekazywane poprzez powiat. Powiat uznał, że może te pieniądze zabrać i przeznaczyć na inne cele. Oczywiście grozi to likwidacją tych zajęć sportowych i likwidacją MOS-u. Natomiast szczęśliwie się złożyło, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchyliła decyzję powiatu, szkodliwą decyzję dla wielu setek dzieci, które korzystały z zajęć pozalekcyjnych, sportowych oraz pieniędzy z Ministerstwa Edukacji, którą chciał przywłaszczyć sobie powiat na realizację różnych innych celów. I wydaje się, że ta decyzja spowoduje, że MOS dalej będzie mógł istnieć, a dzieci będą dalej miały zajęcia, z czego jestem niezmiernie szczęśliwy, bo sport i edukacja to najważniejsze zadania, jakie powinny samorządy dobrze realizować, a nie psuć je, tak jak to było w przypadku powiatu. Odpowiedzieli i kończy temat, czy są możliwości odwoławcze? Trudno mi powiedzieć, co zrobi powiat. Tam decyzje są nieprzewidywalne, jak zwalnianie radnych bez zgody rady, co jest świadomym działaniem nielegalnym. Więc tutaj wszystkiego, myślę, można się spodziewać. A my kończymy dzisiejsze spotkanie. To, czego można się spodziewać, to, że usłyszymy się za tydzień. Zapraszam za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, Aldo Nabrycka-Jeskierska. Dziękuję również. Burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. I z okazji początku wiosny życzę wszystkim również wiosny duchowej. Do usłyszenia za tydzień. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM.